A czy panu się zdarzały takie przypadki, że na przykład pan mocno uderzył pałeczką i panu się załamało? Bywa, że pałeczki się łamią. Dlatego mam zawsze na koncertach potężny zapas pałeczek. Tak? Koncert i pan musi zagrać. I pana bolą ręce strasznie, to co pan robi, jak musi pan grać koncert? Staram się zrelaksować, żeby te ręce były luźne, żeby mimo tego, że gram, odpoczęły. Ale ważna informacja jest taka, że jak się dużo ćwiczy i dużo gra, to ręce nie bolą. Możesz zagrać i 5 godzin i ręce nie bolą. Nawet po godzinie by bolały, nawet wcześniej. Bo twoja mamusia nie zajmuje się perkusją, tylko czym innym. Tak. Ty też masz duży pałeczek, bo wiem, widziałem. Mam jeszcze takie dla dorosłych. Można ją upiec.